Witam serdecznie, zgodnie z obietnicą wracamy z naszym R45. Klasyk, którego przywracamy do sprawnego poruszania się po drogach. Nie robimy tutaj żadnej renowacji, jak wspominaliśmy wcześniej. Po prostu chcemy, żeby dobrze i bezproblemowo jeździł. Zrobiliśmy w poprzednim odcinku hamulce, jak widzieliście. Teraz bierzemy się za kolejną bardzo ważną rzecz w motocyklach klasycznych. Rzecz, z którą jest masę kłopotów. Bardzo często ludzie zgłaszają się właśnie z takim kłopotem, czyli gaźniki. Tak? Gaźniki, które są uznawane za dość proste, a jak pokazuje życie niestety wielu mechaników, czy też wielu amatorów, nie radzi sobie z nimi, bardzo często są z tym problemy. Ten motocykl miał robione gaźniki. Co z tego wynikło? Nic dobrego w każdym razie. Tak się trochę śmieję, że lepiej by było, gdyby to było nierobione, bo motocykl, kiedy do nas przyjechał, po prostu lała się benzyna z tych gaźników i motocykl nie pracował. Rozbierzemy to oczywiście wszystko, zobaczymy, co w tym siedzi, gdzie jest problem, powymieniamy części, które należy wymienić i zrobimy tak, by motocykl śmiało poruszał się po drogach. Tutaj mała ciekawostka jeszcze na temat gaźników. Te starsze motocykle BMW, tak zwane dwuzaworowe, są wyposażane w gaźniki Binga i tak naprawdę wraz z dwoma zaworami odszedł gaźnik z produkcji seryjnej motocykli BMW. W modelu już 1100, czy jego odpowiedniku o mniejszej pojemności 850, pojawiły się wtryski. Natomiast ciekawostką jest to, że ostatni Boxer startujący w Dakarze, bodajże w 2001 roku, była to taka hybryda budowana specjalnie do Dakaru, natomiast oparta już o silnik czterozaworowy, było to BMW R900R. 2001 rok, BMW dawno zapomniało o gaźnikach, a w Dakarze puszczono motocykl dokładnie na tych gaźnikach. W 2001 roku na takich gaźnikach Binga, oczywiście zapewne dostosowanych do rajdu Dakar, jechały motocykle, które w sprzedaży były już dawno, dawno, dawno na wtryskach. Taka mała ciekawostka. My bierzemy się do roboty, wyciągamy te gaźniki z tego motocykla, rozbieramy, czyścimy. Przy okazji powiem Wam, jak właściwie taki gaźnik wyczyścić. Gaźniki BMW są dość ciekawie synchronizowane ze sobą, ponieważ mamy dwa gaźniki po dwóch stronach motocykla, a linka gazu posiada po drodze trójnik. To cała synchronizacja odbywa się nie tylko na wolnych obrotach, ale również na obrotach lekko podniesionych. I to mają wszystkie BMW, które posiadają linkę, włącznie z tymi na wtrysku, tak naprawdę do modelu, dopóki nie pokazał się elektroniczny rollgas. Natomiast tutaj w tych starszych gaźnikach, jak to gaźniki, posiadają jeszcze układ rozruchowy zwany potocznie ssaniem. Je również należy tutaj zsynchronizować. Zobaczcie, tutaj są dwie regulacje. Jedna regulacja odpowiada za to, jak otwiera się przepustnica, a druga regulacja odpowiada za to, jak dużo otwieramy tego układu rozruchowego zwanego ssaniem przy pociąganiu za cięgno przy kierownicy. Gaźnik wyjęty, teraz go wyczyścimy. Pierwsza rzecz, na którą chciałbym Wam zwrócić uwagę, to jest to, że Bing stosuje dość archaiczne rozwiązanie, mianowicie pod komorami pływakowymi, zresztą bardzo łatwo ściąganymi w tych gaźnikach, bo wystarczy zdjąć drucik. O, i można się dostać do komory pływakowej. Bing stosował, bo już nie stosuje, do samego końca produkcji tych gaźników korkowe uszczelki. To troszeczkę taki relikt przeszłości. Te korkowe uszczelki tak samo w tym gaźniku zazwyczaj wyglądają tak, to się po prostu rozpada w rękach, ale fajną rzeczą jest to, że nadal wszystkie części do tych staruszków są dostępne. Co ciekawe, kosztuje to naprawdę jakieś takie bardzo, bardzo przyzwoite pieniądze. Kolejnym problemem, bardzo często spotykanym w tych gaźnikach, jest to, że pływaki nie trzymają już swojej wyporności. Zdarza się, że te motocykle bardzo często przelewają przez zaworek iglicowy i tak dalej, i tak dalej. Tu akurat w tym obrębie, jeżeli chodzi o pływak czy zaworek iglicowy, nie polecamy stosowania zamienników. Raczej schylić się trzeba po części oryginalne. I co ciekawe, bez problemów w BMW kupujecie sobie takie pływaki. Koszt takiego pływaka jest to około 150 zł. Mówię około, bo to zależy dzisiaj wszystko od kursu euro, który jest różny. Natomiast kolejna rzecz bardzo ważna, to czym umyć taki gaźnik. Oczywiście my go rozbierzemy do gołego, do śrubeczki, tak, żeby nie została żadna część, którą można wykręcić, na pewno ją wykręcimy. Wrzucimy to do myjki ultradźwiękowej. Natomiast myjka ultradźwiękowa nie rusza wszystkiego. Dobrze jest potraktować taki gaźnik najpierw troszeczkę chemią i później po wyjęciu z myjki również po raz kolejny potraktować chemią. Zwłaszcza te wszystkie takie czarne osady, które znajdują się gdzieś w kolektorze, w samym jakby gaźniku. Te wszystkie takie osady z paliwa, które jest wysuszone, najlepiej będzie się sprawdzał do tego karburator cleaner. To jest rzecz przeznaczona do mycia gaźników i układów wtryskowych, to bardzo fajnie rozpuszcza nam tutaj te wszystkie osady, tego typu rzeczy, a jest ich tutaj troszeczkę, zobaczcie zresztą sami. Tutaj masa syfu, mimo tego, że te gaźniki były podobno niedawno czyszczone. Faktycznie może były myte, jednak ten syf tutaj zostaje.
po wsikaniu tego właściwą chemią, zobaczcie, to się natychmiast zaczyna wszystko fajnie rozpuszczać. Zostawiamy to na chwilkę popsikane, niech sobie ta chemia działa. Jak sobie tak ładnie odmyjemy ten gaźnik, dopiero wrzucamy go do myjki ultradźwiękowej, co zrobi resztę roboty. Pierwsza rzecz, która od razu rzuciła się nam w oczy, to jest oś pływaka. Niestety tutaj te osie pływaka są wbijane tak naprawdę, mają tutaj specjalnie takie zakończenie radełkowane, żeby to siadło w tym aluminium i się nie wysuwało. Tu widać, ktoś sobie z tym nie poradził, jakiś troglodyta się nad tym znęcał. Nie wiem, czy on to wyciągał, ale wygląda to, jakby to brzeszczotem wyciągał wręcz. Taka oś pływaka nie ma szans właściwego pracowania. Ona jest po pierwsze krzywa, po drugie cała porezana i tutaj już ten pływak na pewno będzie się nam, zobaczcie, to się w ogóle, o. Proszę zobaczyć, ja na osi jestem w stanie trzymać pływak, tak nie może być. To się powinno swobodnie po tej osi kręcić, wtedy dopiero będzie to mogło działać. Oczywiście zamawiamy natychmiast nowe ośki, zamontujemy nowe pływaki. Zasady najlepiej jest wymienić pływaki na nowe, żeby nie było kłopotów. Ciekawostka, cena takiej ośki, dostępne oczywiście w BMW, cena takiej ośki to jest 15 zł, więc żart. Ilość pracy potrzebna na to, żeby to później poustawiać i usunąć, jest niewarta tego, żeby próbować nawet na tak zniszczonej ośce to robić, a już na pewno nie warto tego szlifować, polerować, kombinować. Zamawiamy, rozbieramy gaźniki do końca, wrzucamy to wszystko do myjki, wyczyścimy, wypucujemy, poskładamy, wyregulujemy i w przyszłym tygodniu pokażemy Wam, jaki jest efekt tej pracy. Pokażemy Wam również regulację zaworów, bo to trzeba zrobić, żeby móc właściwie wyregulować gaźniki. Poskładamy to wszystko do kupy i efekt odpalenia zobaczycie już w przyszłym tygodniu. Dziękujemy i zapraszamy ponownie.